Dzień dobry. Dzisiaj mamy Ewangelię o skale, o fundamencie na skalę. I nie byłbym oczywiście sobą, gdybym jej nie odczytał w kluczu tego, co mówię w ostatnim czasie, czyli dbania o siebie, miłości do samego siebie jako, no właśnie, fundamentu do tego, żeby być wierzącym człowiekiem, ale w sposób dojrzały. Mam taki swój obrazek, co to znaczy kochać siebie, co to znaczy przyjmować siebie. Czasami słyszę taki zarzut, mówiłem o tym parę dni temu, że czasami słyszę, że hołduję jakiemuś hedonizmowi, takiemu sposobu na życie, żeby się nie zmieniać, żeby no właśnie tylko przyjąć te swoje słabości i dawać sobie dobre rzeczy i tak naprawdę co w tym jest chrześcijańskiego. Nie, to nie jest prawda. Ten obraz z fundamentem, z tym takim twardym oparciem, na którym budujemy dom, ten dom to jest nasze życie, bardzo mi współgra z moim innym obrazem, o którym bardzo często mówię różnym ludziom przy okazjach rozmów indywidualnych, że miłość do samego siebie jest jak chodzenie. Chyba też może w czasie filmów na YouTubie o tym mówiłem, ale chciałbym do tego obrazu wrócić. Zobaczcie, że kiedy człowiek chodzi, każdy ma to doświadczenie, znaczy prawie każdy z nas ma to doświadczenie. Przepraszam tych, którzy z różnych powodów nie mogą chodzić. To zawsze jak idziemy, to jedna noga jest oparta na ziemi, druga jest uniesiona w kierunku do przodu, tak? Ale zawsze ta jedna noga jest oparta, bo gdyby, no nie da się chodzić tak, że mamy dwie nogi na górze, bo się przewrócimy, się po prostu rozjedziemy. A stojąc znowu dwoma nogami na ziemi, nie pójdziemy do przodu. Więc jedna stoi bardzo mocno na ziemi, druga jest uniesiona, idzie do przodu. I dla mnie to jest... kawa mi się robi, to nie mój brzuch. To jest taki obraz właśnie tego, że kiedy mówimy o akceptacji siebie, kochaniu siebie, przyjęciu siebie takim, jakim jestem, to jest ta właśnie noga, która stoi na ziemi. Ta noga wie, że ona jest oparciem, że jest punktem wyjścia, że jest punktem do tego, żeby właśnie czuć się bezpiecznie, czyli przyjmuje to, jaki jestem. Nie udaje, że jestem idealny, że nie mam słabości w sobie, czy nawet grzechów, że nie popełniam błędów, zła, ale bardzo świadomie przyjmuję wszystko, wszystko, niczego nie odrzucając i stoję bardzo mocno na ziemi. Ale moja druga noga, która jest uniesiona do góry i w kierunku do przodu, jest tą nogą rozwojową, to znaczy tą nogą, która z jednej strony, mówiąc tak całkiem po świecku, jest prorozwojowa, jest taka coachingowa, bym powiedział, taką nogą, która chce rozwoju, chce zmiany, a mówiąc językiem Ewangelii, jest nogą nawrócenia, jest nogą właśnie zmiany metanoi, zmiany myślenia, że widzę, co jest moim oparciem, czyli co jest moim jakby stanem faktycznym dzisiaj, ale chcę zmieniać, chcę iść do przodu, chcę się rozwijać. I uwaga, nie tylko w złych rzeczach, ale też w dobrych rzeczach chcę się rozwijać. Więc dobrze, wracam, żeby było jasne, że nie mówię, że rozwijać się w złych rzeczach, tylko chodzi mi o to, że pracuję nad złymi rzeczami, żeby one stawały się coraz lepsze i rozwijam dobro, które we mnie jest. To jest pełny obraz i dlatego ten obraz z tej dzisiejszej Ewangelii, która chce, żebyśmy opierali się na mocnym fundamencie. Dom to jest nasze życie, ten fundament to jest Jezus, ale Jezus to też prawda, a więc prawda o naszym życiu, jest takim świetnym obrazem tego, w jaki sposób można siebie kochać. Ale najpierw muszę siebie akceptować, muszę siebie przyjąć, zobaczyć, jaki jestem. Nie chcę niczego zmieniać, w sensie takim, że wyrzucać swojego życia, tylko chcę je przyjąć po to, żeby później się zmieniać, w przyszłości. To może być przyszłość bardzo bliska, możemy zrobić mały kroczek, tiptoczek, a możemy zrobić duży krok, możemy biec, ale jakby to wszystko też pokazuje, te obrazy z biegiem, z chodzeniem, małymi kroczkami, dużymi. Też uwaga, ja mam krótkie nogi, więc nie będę robił takich wielkich kroków, jak ktoś, kto ma 2 metry. Akceptując też swoje tempo, to ile mogę zrobić dzisiaj, idę do przodu i chcę się rozwijać. Pan Jezus mówi dzisiaj w tej Ewangelii, nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, tak, to jest to? Nie, źle, przepraszam. Źle mówię. To jest ta Ewangelia, kiedy Pan Jezus mówi, Panie, Panie, czemu mówicie Panie, Panie, a nie robicie tego, co robi, co mówię. Podobne to jest, Panie, Panie, nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa. Właśnie nie wejdą ci,
którzy nie mają fundamentu, czyli ci, którzy nie przyjmują swojego życia takim, jakim ono jest, nie budują na Jezusie naprawdę, tylko próbują budować sobie na jakiejś iluzorycznej religii, którą sobie sami stworzyli, ale w tym nie ma Jezusa. To są ludzie, którzy nie robią tego, co mówi Pan Jezus. A Pan Jezus mówi: kochaj siebie, przyjmuj siebie i rozwijaj się, zmieniaj się, idź do przodu. Nie bądź jak faryzeusz, który udaje, że jest taki idealny, poukładany, wyzwolony już ze wszystkiego, właśnie zawsze stojący na dwóch nogach. No właśnie oni stoją, nic się nie zmienia, totalnie. Budujcie dobry fundament, jakim jest miłość do samego siebie, po to, żeby pójść dalej w prawdzie i w miłości, i w nadziei o swoim życiu, a w konsekwencji tym, żeby móc być dla innych o wiele lepszym. Do widzenia, trzymajcie się.